Oddychaj, oddychaj. Brawo. Jak się bawicie? Dobrze. Słuchajcie, po raz piąty fajnie się bawimy. Myślę, że będzie jeszcze więcej. Miło mi powitać tutaj zawodników. Bardzo wam dziękuję za to, że przybyliście. A tak na marginesie. Dzięki naszym zawodom bardzo, bardzo dużo ludzi zna naszą miejscowość w Polsce i za granicą, co mnie bardzo cieszy. No i chyba wszystkich. Pani Wójt, dziękuję za współpracę. Bardzo fajnie, że przyjechali do nas bardzo sławni ludzie. Sławiał mi Toczek i Jarosław Dymek. Znacie ich wszystkich. Wszyscy na pewno. Teraz tak, słuchajcie, za chwilę przenosimy się na parking. Tam będziemy przeciągać auto w siodzie. Wóz strażacki, 3-szytonowy, za pomocą liny. Panią Wójt poproszę o oficjalne otwarcie zawodów. Proszę Państwa, bardzo mi jest miło, niezmiernie miło, że jest tak dużo tutaj naszych mieszkańców, ale i przejezdnych, że Państwo chcieli przyjechać i zauważyć i być na tych zawodach. I w tym momencie otwieram piąte ogólnopolskie zawody Strongman o Puchar Wójta Gminy Konkolewnica i Fresh Farm. Człowiek stoi na straży tego, żeby dosiągnąć do auto. Parady. Po raz piąty gościmy w Konkolewnicy bardzo fajnych chłopaków, bardzo silnych. Chciałbym tutaj złożyć podziękowania dla Sławka Toczka i dla Jarka Dymka. Na pewno są zadowoleni. Teraz jesteśmy w trakcie obiadu. Natomiast każdy z nas już ma dzisiaj dosyć. Jesteśmy wymęczeni. Pogoda dopisała. Publiczność dopisała. To przede wszystkim dla was, dla publiczności to robimy. A my to robimy z pasji. Co więcej, gościliśmy dzisiaj 8 zawodników z Polski. Oczywiście, no nieszczęście. Jeden z kolegów dostał kontuzji, a mówię oczywiście, bo bardzo często nam się to przytrafia. Dziękuję tutaj pani Wójt, dziękuję Gminnemu Ośrodkowi Kultury. Dziękuję chłopakom za to, że przyjechali. Dziękuję wszystkim, którzy mogli mnie wspierać w jakikolwiek sposób.
Bardzo dziękuję tutaj sponsorom naszym, głównie Fresh Farm, Filipiuk, Autokasacja, Radek Burdach z Łukowa. Dziękuję wam serdecznie. Dzisiaj mieliśmy kilka konkurencji, dokładnie 6. 5 było punktowanych, jedna była niespodzianka, było to przepychanie się palem na zewnątrz okręgu. Bardzo się chłopakom podobała, troszeczkę było kontuzji, podrapań, zadrapań, ale bardzo, bardzo fajnie się to chłopaki przy tym bawili. Co jeszcze? Mieliśmy barkową konkurencję, cztery elementy barkowe, dosyć duże ciężary. Było to Hunter 70, Axel setka, 120 belka i 100 belka, ale bardzo wymagająca, bo była to bardzo, od bardzo dużej średnicy. Będzie wymagała dużo treningu. Bardzo, bardzo, przede wszystkim bardzo mocnego kręgosłupa. Był JOK 280, jest to JOK dosyć nietypowy, bardzo duży, szeroki i do tego rama, która dała w kość, zobaczycie to na filmach. Dała w kosz ze względu na bardzo grube rączki. Jestem bardzo zadowolony i zapraszam wszystkich w przyszłym roku. Na pewno będzie jeszcze goręcej. Pozdrawiam Pruszków, wszystkich kibiców, znajomych, przyjaciół, mamę. Jesteśmy tu z Jarkiem po raz pierwszy. Chyba. Tak zdaje mi się, że na pewno. Jarek mówi, żeby jego nie pytał, bo on nie pamięta. No, ze względu na swój wiek, no już niestety ma poważne tutaj problemy. No, nie możemy mu mieć tego za złe. Ale tak na poważnie. No, zawody myślę jak najbardziej udane. Nie było się bez kontuzji. Myślę, niestety, ta kontuzja, jak na każdych zawodach, się czasami zdarza. Mam nadzieję, że kolega wróci tutaj z tej strony. Pozdrawiamy cię. Jak będziesz to oglądał, Robert, wykuruj się. Koniec sezonu, przyszły sezon, oby był lepszy. A tak na sportowo, fajne, dobrane konkurencje. Wszystkie na poszczególne jakieś tam partie mięśniowe. I statyczne, i dynamiczne. Myślę, jak tutaj jako organizator, tutaj Robercie sprawił bardzo dobrze. My jako sędziowie troszeczkę lepiej może nawet. Staraliśmy się tutaj faktycznie wyłonić tego najlepszego. Był najlepszy, był też tutaj ktoś, który tutaj zamknął tą listę. No niestety musi być tutaj akurat Karol, mój dobry kolega. Musiał tą listę zamknąć, no ale cóż, tak jest w sporcie. Ktoś musi wygrać i ktoś musi być ostatni. Z mojej strony dziękuję tutaj za zaproszenie. Oby takich imprez w Polsce było jak najwięcej. Pozdrawiam wszystkich. Boję się, do czego zmierzamy i co będą musieli dźwigać za rok czy za dwa nasi strongmeni. Także panowie, nie zakopujcie gruszek w popiele, czy kartofli, czy czego tam. Trenujcie, bo z roku na rok wszystkie imprezy, na których bywam, są coraz trudniejsze, coraz cięższe. A organizm ma jakąś swoją wytrzymałość, więc nie życzę nikomu kontuzji, wypracujcie to, żeby ich było jak najmniej. Dzięki, Robert, za zaproszenie. Pierwszy raz jestem w tych stronach. Mam nadzieję, że białoruska granica jest mocno chroniona, tym bardziej, kiedy ma taki mocny skład w okolicy. Fajnie jest spotkać trzech mega zajebistych ludzi, którzy stworzyli w Polsce
potężne show, potężne widowisko. Pokazali nas, Polaków na świecie. To jest właśnie drużyna Stampede. Witam wszystkich serdecznie. Było mi bardzo miło spotkać takich wspaniałych zawodników, mężczyzn bardzo silnych. I dzisiaj bardzo miło mi się oglądało te zawody. Bardzo fajnie zostały prowadzone to w pełni profesjonalnie te zawody przez moich dwóch bardzo dobrych kolegów, oczywiście Sławka i Jarka. Chociaż też wprowadzę trochę prywaty. Chciałem ich, żeby moi synowie to poznali się też taką dyscypliną sportu, jakim jest strongman, nie tylko piłka nożna i tak dalej, i tak dalej. I poznali swoich nowych wujków. Adaś, powiesz, poznałeś nowych wujków. Jak ma jeden wujek na imię? Wujek Ryś. Wujek Dymek? Nie, wujek Dymek. No właśnie, wujek Dymek i wujek Mały. Siedzą obok siebie. Bardzo dziękuję. I myślę, że zawody były bardzo, bardzo fajne i w przyszłym roku, jeżeli będę miał taką możliwość, na pewno na nie przyjadę. Poziom zawodowy jest bardzo, bardzo wysoki ze względu na ciężary. Wiadomo, ten sport idzie coraz dalej, coraz mocniej, coraz młodsi, szybsi zawodnicy, coraz silniejsi. Chłopaki są zadowoleni. Chłopaki są bardzo zadowoleni z ciężarów i z konkurencji. Bardzo chciałem podziękować tutaj sponsorom imprezy Fresh Farm, do firmy pana Burdach za wsparcie. Człowiek prowadzi kursy na urządzenia. W Łukowie polecam człowieka, bardzo, bardzo porządny człowiek. Bardzo chciałam podziękować wszystkim Państwu, że jesteście u nas tutaj na terenie gminy Konkolewnica, na naszych dożynkach, jedynych na powiecie radzeńskim. Chciałabym podziękować naszym tutaj sędziom, że miałam okazję kolejnych sędziów poznać. Było mi niesamowicie bardzo miło i ciepło. No i dziękuję Tobie, Robert, że możemy po prostu współpracować. No i aby tak dalej było. Dziękuję. Brawa, poproszę. Mamy szybki szantaż. Jak nie wybierzecie pani wójt, to my nie przyjedziemy następnym razem. Piąte zawody zakończone. Widzimy się za rok. Bawcie się. Do rana. Bezpiecznie.